Dzień dobry, Adam Pachura. Witam Państwa w programie Rozmowy na temat. Państwa i moim gościem w studio jest burmistrz Lądka Zdroju, Roman Kaczmarczyk. Witam. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie burmistrzu, minęło już trochę czasu, od kiedy zasiada Pan na fotelu burmistrza Lądka Zdroju i czas na pierwsze wnioski. Wszyscy burmistrzowie, nowi w szczególności, mówią, że zaczynają od porządków. Od jakich porządków Pan zaczął? Od zmian, tak, na pewno. Pierwszą zmianą, ale porządkami też zarazem w gminie, to było naprawienie finansów publicznych, bo podstawa to jest zdrowe finanse publiczne. Udało się w ciągu zeszłego roku tak gospodarować pieniążkami, że nie zaciągnęliśmy pierwszy raz od 16 lat kredytu bankowego, co pozwoliło nam pozyskać pieniądze na ten rok, gdzie się rozpoczynają programy unijne. I te pieniądze, które zaoszczędziliśmy bądź nie zaciągnęliśmy kredytu, wpłynęły dodatnio na wskaźniki ekonomiczne, które są wymagane przy zaciąganiu właśnie kredytów pod wkład własny na środki unijne, których chcemy bardzo dużo pozyskać. A było dużo zmian personalnych? Zmiany personalne były, ale raczej układanie tego po nowemu, troszeczkę w zakresie czynności. No, zmienił nam się dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji i zmieniła nam się pani skarbnik. Kilka kosmetycznych zmian też w urzędzie, ale myślę, że zespół na dziś już jest bardzo sprawny, bardzo dograny, co podkreślają bardzo często petenci i kuracjusze, którzy przyjeżdżają do nas, mówią, że są bardzo mile obsługiwani w urzędzie. Panie burmistrzu, w swoim gabinecie na ścianie ma pan pewne obrazy i postanowienia, które chce pan zrealizować. Ile się udało już z tego zrealizować? Są to ilustracje pokazujące cele, które sobie wyznaczyłem, zaraz obejmując kadencję już ponad 15 miesięcy temu. Jest ich już 24. Takie główne cele, zrealizowane są 4. Pierwsze to jest przywrócenie herbu Lądka Zdroju z dwoma ogonami. Drugim celem jest zakup nowego samochodu gaśniczego dla OSP Trzebieszowice, Mercedes. Trzecim, które zostało zrobione, zupełnie nowa strona internetowa. Czwartym, siłownia zewnętrzna, która cieszy się bardzo dużą popularnością. Przypomnijmy, że jest pan z wykształcenia ekonomistą i można też powiedzieć informatykiem, czyli pod tym względem w urzędzie się trochę zmieniło. No, wymieniłem wszystkie komputery, na dziś już spełniamy wszystkie wymogi bezpieczeństwa, szykujemy się do wymiany też do własnej serwerowni, rozciągnięcia sieci światłowodowej. Internet jest dużo szybszy, kamery internetowe, systemy informatyczne wymienione, komputery też na nowoczesne, bezszmerowe. Sprawność na pewno bardzo dużo wzrosła. Lądek Zdrój to wody zdrojowe głównie, ale też duży problem ze zwykłą wodą pitną. Co w tym kierunku udało się zrobić? Tak, mamy problem z wodą pitną praktycznie z trzech powodów. Pierwszy to susza. Niewątpliwie zeszły rok był bardzo upalny i bardzo ubogi w opady. Zima, no teraz, dziś i wczoraj mieliśmy opady śniegu, poprzednie opady były bardzo małe, a głównym dostawcą tej wody do ziemi jest niestety śnieg. Jeżeli jest dużo śniegu, metr, półtora w górach, powoli on topnieje, na wiosnę zasila te wody podskórne i mamy wodę z ujęć. Śniegu jest mało i w zeszłym roku było jeszcze mniej. I to są kolejne obawy, że jednak tej wody pitnej może brakować. Drugą rzeczą jest brak strukturalnych ujęć wody. W 2008 roku była rozpoczęta inwestycja, niestety została ona zaniechana z różnych powodów, będę chciał to dokładnie sprawdzić. Trzecim problemem jest wyjątkowa sytuacja Lądka Zdroju i położenie geologiczne przede wszystkim. Lądek posiada wody lecznicze, termalne, które znajdują się już na głębokości około 700 metrów, a niektóre złoża wody pitnej, jak to, które znajduje się w Arboretum na głębokości 600 metrów, gdzie jest wybudowana studnia, zostało w 1980 roku zamknięte. Dlatego, że podczas eksploatacji tego źródła wody pitnej, które było bardzo zasobne, jest bardzo zasobne, doszło do wymieszania się z wodami leczniczymi. Wody lecznicze, gdyż jest to wszystko połączone hydraulicznie ze sobą, jeżeli została eksploatowana woda pitna, nastąpiło podciśnienie, woda lecznicza podeszła i z temperatury 7 stopni wzrosła temperatura do 16-17, no i trzykrotnie wzrosła zawartość radonu, a nasze wody zawierają radon i woda tego typu niestety nie może nadawać się do picia. Panie burmistrzu, Lądek Zdrój w tym roku obchodzi 775-lecie. Co w związku z tym, co przygotowaliście dla tych, którzy by Lądek Zdrój chcieli odwiedzić? Tak, to w 1241 roku, czyli 775 lat temu, Tatarzy wracający spod bitwy z Podlegnicą spalili lądeckie urządzenia kąpielowe, te najprawdopodobniej drewniane, czyli Lądek na pewno był już dużo wcześniej, ale to jest pierwsza wzmianka o Lądku Zdroju. Jest to tydzień przed Święty Jerzy, który jest patronem Lądka Zdroju. Jest 23, obchodzimy imieniny Jerzego. Chcemy zrobić obchody Świętego Jerzego, a zarazem 775-lecie naszego miasta. I chcemy przy okazji wypromować Lądek jako kurort, do którego warto przyjechać. Przez wiele lat stał
bo to miasto na uboczu w porównaniu z innymi uzdrowiskami ziemi kłodzkiej przy głównej drodze 8, czyli Polanica, Duszniki, Kudowa, i chcemy teraz wykorzystać to 775-lecie naszego kurortu, żeby pokazać wszystkim mieszkańcom całej Polsce i za granicą, że jesteśmy jednym z najstarszych uzdrowisk w Polsce. I proponujemy taką akcję Lądek za pół ceny, czyli hotele, pensjonaty, kawiarnie, restauracje będą oferować za pół ceny wszystkie swoje usługi. I coraz częściej mówi się, że do Lądka Zdroju będzie można znowu pojechać pociągiem. Tak, ostatnio ożyło bardzo mocno plany rewitalizacji linii kolejowej na odcinku Kłodzko w stronie Śląskiej. Przygotowane są już finansowe nawet środki na to, około 15 milionów, z tego co wiem, w Urzędzie Marszałkowskim. I nie ukrywam, że jest to bardzo dobra wiadomość. Moim marzeniem byłoby uruchomienie linii takiej turystycznej, przede wszystkim szynobusowej, pomiędzy Lądkiem, Kłodzkiem, Duszniką, Polanicą, Kudową. Ta trasa, oprócz tych pozostałych tras w kierunku Wrocławia i całej Polski, która łączyłaby Lądek z całą Polską komunikacyjnie, na pewno, ale tutaj też turystycznie, gdyż kuracjusz czy turysta, który przebywa w Lądku, czy w Polanicy, czy w Kudowie, jakby na popołudnie mógł sobie wyjechać i wrócić takim szynobusem, to jest nie lada atrakcja. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że to są piękne trasy widokowe. Tam są góry, tam jest co podziwiać. Taka trasa Kudowa-Lądek trwałaby chyba około 2 czy 3 godzin, a byłaby atrakcyjna przede wszystkim turystycznie. A przy okazji można jeszcze inne elementy wpiąć do tego. No miejmy nadzieję, że Urząd Marszałkowski zainwestuje w kolej. Bardzo na to liczę i cieszę się, bo też takie jest bardzo wiele próśb mieszkańców, a przy okazji też byłaby okazja, żeby zrewitalizować nasz piękny, zabytkowy dworzec PKP, który na dziś jest w stanie opłakany. Jest szansa też na to, że Urząd Marszałkowski zainwestuje pieniądze w Teatr Zdrojowy. Tak, kinoteatr oraz Dom Zdrojowy, który jest jednym z najpiękniejszych w mojej ocenie w Polsce. Kinoteatr ma wspaniałą akustykę, co potwierdzają wszyscy aktorzy występujący u nas w Lądku Zdroju i soliści. I Urząd Marszałkowski, który jest właścicielem Kinoteatru i Domu Zdrojowego, wygospodarował w budżecie 1,5 miliona złotych na wkład własny do pozyskania środków unijnych. Ten projekt my jako urząd złożyliśmy wspólnie z miastem partnerskim czeskim Svitavy do Olomouca na 85% dofinansowania tego remontu i modernizacji, czyli 8,5 miliona. Około pod koniec miesiąca maja mamy uzyskać odpowiedź, czy nasz projekt został zakwalifikowany dalej. Mówimy o tych dobrych rzeczach, o tym, co się udało, co pan planuje, no ale umówmy się, mało brakowało, żeby było referendum w Lądku Zdroju. Nie chciałbym tego dokładnie komentować, niemniej jednak powinienem się do tego odnieść. Już tydzień, dwa, nawet miesiąc po objęciu funkcji burmistrza słyszałem, że będzie robione referendum. Do końca nie wiem dlaczego, bo plany, które chcę zrealizować, naprawdę są racjonalne i powinny być zrozumiałe dla większości mieszkańców. Być może jakaś chucpa, może jakaś polityka. Owszem, po tym okresie 9-miesięcznym ustawowym, który jest okresem ochronnym dla burmistrza, gdzie jeszcze jest to cały czas ważne poparcie z wygranych wyborów, które w drugiej turze, przypominam, zdecydowanie wygrałem, został zgłoszony do mnie list, w którym grupa inicjatorów ogłasza przygotowania do referendum, zbieranie podpisów. Zgodnie z kodeksem wyborczym dokonałem wyliczenia, wyszło, że 708 podpisów ważnych musi być złożonych, żeby komisarz wyborczy mógł ogłosić referendum. Przez 60 dni grupa inicjatorów referendalnych zbierała te podpisy. Zebrała ich około 720, zostały one złożone do komisarza wyborczego. Niestety 246, niestety dla inicjatorów, 246 głosów zostało unieważnionych ze względu na braki proceduralne, czyli zły PESEL, zły adres, czy niepełne dane, które były przedstawione. W związku z tym dostałem decyzję komisarza wyborczego o tym, że nie został spełniony warunek do ogłoszenia referendum. Może i dobrze, bo raz, że do końca nie potrafiłem odnieść się do wszystkich uzasadnień, które były, bo czekałem na nie konkretnie, żeby na piśmie dostać, ale jak referendum nie powstaje, to nie ma oficjalnego pytania oraz uzasadnienia, ale przede wszystkim też chodzi o koszty. Koszty takiego referendum w mojej ocenie byłyby około 50-70 tysięcy, a to za te pieniądze moglibyśmy równie dobrze wyremontować wszystkie toalety w szkole podstawowej, a wiemy, że chcemy to zrobić. Dwa, że jesteśmy w okresie programowania środków unijnych, okres referendum byłby takim okresem zawieszenia. I wtedy też mi by było ciężko działać, bo każde moje działanie mogłoby być źle odebrane albo źle prezentowane i mogłoby mieć wpływ na wynik tego referendum. Trzy. No uważam, że jeżeli tak naprawdę ktoś wygrał, tym bardziej, że pierwszy raz sprawuję tą funkcję, i zaraz w tak krótkim okresie czasu robienie referendum jest troszeczkę
myślę, że niedemokratyczne, bo powinno dać się jakąś szansę, żeby wykazać się w okresie działalności. Tym bardziej, że pracowałem przez ten rok czasu na budżecie nie swoim. Teraz ten budżet w tym roku będę realizował ten, który ja bezpośrednio składałem razem wspólnie z panią skarbnik i Radą Miejską, ale jest to mój autorski budżet. I z tego budżetu w przyszłym roku mogę być rozliczany, bądź za 2,5 roku, jak będzie już kolejna tura wyborów samorządowych. Panie burmistrzu, minęło trochę czasu. Kiedy zasiadał pan na tym fotelu burmistrza, to miał pan pewne plany i założenia, ale jak teraz widać z perspektywy czasu, chyba nie wszystko wygląda tak, jak pan sobie to wcześniej wyobrażał. No niestety nie. Nie miałem doświadczenia samorządowego. Poprzednio pracowałem w wielu firmach, też prowadziłem przez długi okres czasu, 19 lat, swoją własną działalność gospodarczą. Zupełnie inaczej wygląda świat w biznesie, w prowadzeniu biznesu, po szukaniu pieniędzy, co innego jednak w urzędzie. Oprócz tych wszystkich rzeczy, co nam się kojarzą bezpośrednio z rządzeniem burmistrza, czyli wydawaniem decyzji, pamiętajmy o tym, że potężna ilość obowiązków to jest typowo urzędnicza praca. Taka wydawanie decyzji, jakichś tam podziałów działek, uzyskania pozwoleń na i tak dalej, i tak dalej. Szmat tych dokumentów codziennie musi być w tym aparacie urzędniczym przepuszczanych i to jest ta praca, którą my musimy wykonać, bo należy to do zadań własnych. Przypominam jeszcze dodatkowo inne rzeczy, które do nas trafiają, jak na przykład zajmowanie się szkołami. W Lądku Zdroju też zarówno liceum, jak i gimnazjum, szkoła podstawowa, przedszkole jest u nas pod urzędem miasta i gminy. To też wymaga pracy. Teraz, jak wiemy, z 6-latkami jest problem. W pierwszych klasach mamy 4 klasy pierwsze, a w tym roku najprawdopodobniej jedna klasa się nie uzbiera. Dodatkowy, przykładowo, ostatnich dni problem. 500+. Przychodzi decyzja do gminy, my musimy przygotować natychmiast co najmniej 2 stanowiska pracy. Wczoraj uchwałą Rady Miejskiej przekazaliśmy te kompetencje dotyczące wypłaty 500+ do Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej. 2 stanowiska pracy, 2 osoby trzeba zatrudnić, trzeba kupić komputery, musimy wybić 2 ścianki działowe, bo mamy tak mało już pomieszczeń, gdzie dodatkowo 2 osoby, które musimy gdzieś posadzić, też wymagają pewnej reorganizacji. Ja się boję tej ilości, bo jest w przypadku Lądka około 850 osób uprawnionych, że będziemy musieli to wszystko przemieścić. No to jest kolejne obciążanie obowiązkami nie do końca związanymi bezpośrednio z gminą. Jeśli chodzi o pracę taką zupełnie inną, też zadaniową, no tutaj przykładem jest Zarząd Budynków Komunalnych i nasza oczyszczalnia ścieków i wodociągi i kanalizacja, które niestety pamiętają jeszcze w większości II wojnę światową. Oczyszczalnia jest w bardzo złym stanie. Chcemy to wszystko remontować, wodociągi, nowe ujęcia wody pozyskać. To są wszystko milionowe inwestycje. Miasto i gmina Lądek Zdrój nie jest tak bogata jak inne gminy, gdzie stać na wydawanie pieniędzy. Dlatego zaproponowałem utworzenie spółki gminnej, która niezależnie od budżetu gminy może występować o środki unijne, dotacje z wszelkiego innych nawet źródeł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i tak dalej. Wstępnie zostało to zrozumiane, zaakceptowane. Szkoda tylko, że troszeczkę tak późno, bo już bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. No ale jest chęć i myślę, że w tą stronę powinniśmy iść. Dlatego, że pozyskiwanie pieniędzy i odpowiedzialność burmistrza za rzeczy, które praktycznie nie są w jego kompetencji, to jest nie w ten sposób. A utworzenie takiej spółki gminnej, która będzie gospodarować tym, będzie mogła pozyskać pieniądze i zarządzać, myślę, odpowiednio jest na miejscu i w tą kierunku powinniśmy iść. Panie burmistrzu, dziękuję dzisiaj za przybycie do studia. Dziękuję Państwu bardzo. Przypomnę, że Państwa i moim gościem w studio był burmistrz Lądka Zdroju Roman Kaczmarczyk. Dziękuję bardzo i serdecznie wszystkich zapraszam na obchody Świętego Jerzego i do Lądka za pół ceny oraz na weekend majowy, gdzie będziemy w tym roku robić coś zupełnie nowego, czyli Festiwal Zdrowia. Zapraszamy. Dziękuję.